Dzień dobry, to jest pierwszy odcinek tajzański, chociaż jeszcze jestem cały czas w Warszawie, ale myślę, że kiedy wy będziecie ten odcinek oglądać, to ja już będę w Tanzanii. Pierwszy dzień to jest taki dzień, że jeszcze nie nagrywam, bo zawsze się trzeba zorientować, jak internet działa i coś tam wykupić, jakieś kredyty, albo czasami jest w hotelu, różnie bywa. Także słuchajcie, przygotowałem się troszkę do tego właśnie odcinka, będę waruszy są masajowie, także tak trochę po masajsku. Tutaj mi trochę spadło niestety dół masajskiej dzidy. O, tak wygląda masajska dzida całkowita. Jeśli chodzi o tą moją tarczę tutaj, zwróćcie uwagę, pokażę wam, jak to z tyłu wygląda. Ona jest dosyć twarda, chociaż pewnie jakiś taki super mocna strzaba może ją przebić, ale powiem wam, że naprawdę jest dosyć solidna. To jest prawdziwa tarcza, z tym, że bardzo malutka. To jest taka wersja dziecięca, można powiedzieć. No ale taką właśnie kupiłem, bo powiedzmy sobie, może przywiozę większą, zobaczymy. W każdym razie, dzisiejszy odcinek jest dla wszystkich was, którzy mnie wspomogliście, bo sporo osób mnie wspomogło. Kilka z was dało stare telefony. To głównie oczywiście ze wspólnoty Radość. Kilka stare laptopy, niektórzy jakieś też ubrania i chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też w następnych filmikach pokażę te wszystkie osoby, które podostawały te dary i prezenty. Tak samo myślę, mam nadzieję, że gdzieś zrobię jakieś tam wsparcie finansowe co po niektórych osób, także pewnie gdzieś tam też to ponagrywam. Ale właśnie, myślałem sobie, że w ogóle warto powiedzieć o tym, co tam się dzieje w tej Tanzanii. Więc w Tanzanii, słuchajcie, po roku już jeżdżenia, teraz kiedy będę, mam nadzieję, że będę w stanie powiedzieć, że mamy studentów, którzy zakończyli pierwszy rok. Studenci są studentami naszego seminarium, czyli biblijnego seminarium teologicznego w Warszawie, które tutaj ma swoją siedzibę. W Warszawie w Radości, gdzie mogę uczyć, gdzie jestem również prorektorem. Jako prorektor jestem kierownikiem właśnie kursu, można powiedzieć, anglojęzycznego czy międzynarodowego. I tak się złożyło mniej więcej ponad rok czasu temu, że spotkałem arcybiskupa Musse Mugwasele z African Inland Church z Tanzanii, który mnie zaprosił, kiedy dowiedział się, że możemy prowadzić studia licencjackie właśnie w Afryce. Powiedział, że modlił się o to od wielu, wielu lat. Sam poświęcił bardzo wiele, żeby móc skończyć studia w Ameryce. Jest po Wheaton College. Ale kiedy mi opowiadał, jak dużo musiał poświęcić, jak dużo jego rodzina musiała poświęcić, żeby on na prawie 10 lat wyjechał, żeby zrobić magisterkę. I jak wielkie było to wyrzeczenie dla jego kościoła, żeby go wspierać, to powiem wam, że myślę to, że my tam możemy pojechać z Polski. Oczywiście to ciągle jest w jakiś tam sposób drogie, ale tak naprawdę jest to nieporównywalnie tańsze, żeby przyjechać do nich, niż żeby ich przywodzić tutaj jeszcze z uczeniem języka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są w ogóle nieporównywalne koszta, także bardzo się cieszę z tego, że możemy to robić, że możemy im błogosławić. Oczywiście jest mnóstwo różnych po drodze pytań, pomimo tego, że już ponad 10 lat, chyba około 15, uczę seminarium. Nie jest to proste, żeby zaadoptować pewne rzeczy do Afryki, ale jest to możliwe. Może kiedyś napiszę, czy nam opowiem o tym trochę więcej. W każdym razie mamy kilku też przyjaciół, którzy pomagają. Za każdym razem jadę z jakimś gościnnym naukowcem. Mamy też sesję online'ową w lutym w planie. Także myślę, że to wszystko, kiedy dołączymy, to będzie rzeczywiście błogosławieństwem i będzie też nauczaniem na najlepszym możliwym poziomie. Natomiast dzisiaj werset dla tych wszystkich, którzy mi pomagają, dla tych, którzy również dokładają się do kosztów, kosztów hotelu, do kosztów przelotów. Ciągle te koszty nie są pokrywane, a dodam, że w pewnym momencie też prawdopodobnie będę musiał jakoś i z tego żyć, dlatego że, że to po prostu bardzo, bardzo dużo czasu pochłania, również w Polsce, także ciągle na razie z tego nie żyję, ale pewnie taki moment przyjdzie, że będę prosił i o to, żeby mnie wspierać po prostu w trakcie, kiedy jestem w Polsce. List do Rzymian, 15 rozdział. Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę.
Potem apostoł Paweł mówi, że idzie do Jerozolimy, że to jeszcze wielka, wielka droga przed nim, ale chciałbym powiedzieć, że cieszę się bardzo, tak jak apostoł Paweł się cieszył, że ktoś go wspierał, tak ja również się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję i chciałbym wam powiedzieć, że no właśnie, że wkrótce zobaczycie, co dzięki tym pieniądzom da się robić. Myślę, że to jest początek. Oczywiście w Bożych rękach wszystko, ale dziękuję. Cieszę się bardzo z tego, że mogę jechać jutro, chociaż się trochę boję, jak zawsze. I mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej, co się dzieje w Tanzanii. Niech was Bóg błogosławi i niech tam tym wszystkim w tym wspólnym projekcie, bo mówię właśnie do tych, którzy chcą coś dołożyć, niech tam w tym pomaga, dodaje mądrości i podpowiada jak najlepsze rozwiązania, bo myślę, że mnóstwo innych różnych przy okazji potrzeb się pojawi, już się pojawiają. Też może jakieś filmiki więcej o tym będę robił. Bardzo dziękuję w każdym razie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Królestwo Twoje jest ponad wszelkie nasze granice ludzkie i Boże, dziękuję za to, że mogę wyjechać, dziękuję za to, że mogę też pomóc, że mam z czym wyjechać i dzięki komu wyjechać. Panie, bądź tym wszystkim uwielbiony i prowadź tę podróż i prowadź te wszystkie wydarzenia, które nastąpią. O to Cię, Panie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.